Prezydent Andrzej Duda nadał ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom walk oraz osobom zaangażowanym w kultywowanie pamięci o powstaniu. Za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia ludzkiego podczas II wojny światowej. Każda rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest ważna dla Rzeczypospolitej, jest ważna dla wychowania młodzieży, a więc dla przyszłości Rzeczypospolitej. Jest ważna także dla mnie osobiście, jako prezydenta Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim jako obywatela Rzeczypospolitej, jako harcerza, bo harcerzem jest się przez całe życie. Prezydent podziękował powstańcom, bo ich postawa przyczyniła się do tego, że Polska może cieszyć się suwerennością. Powstanie być może nie osiągnęło zwycięstwa militarnego, ale wpisało się w wielką polską historię i na pewno także i dzięki bohaterstwu powstańców warszawskich możliwe było odzyskanie pełnej suwerenności pod koniec XX wieku, na przełomie lat 80. i 90. W uroczystości nadania odznaczeń licznie uczestniczyli młodzi warszawiacy i harcerze. Wierność wartościom, w imię których wy, powstańcy, walczyliście, jest dla tej młodzieży czymś najważniejszym. Od dzisiaj, w każdą rocznicę Powstania Warszawskiego, harcerze będą się spotykać tu w Muzeum Powstania Warszawskiego i swoją obecnością świadczyć o wierności i pamięci jako jednym z najważniejszych fundamentów wolnej Polski. Powstaniec warszawski generał Zbigniew Ścibor-Rylski przypomniał postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dzięki któremu powstało Muzeum Powstania Warszawskiego. Serce moje jest przepełnione radością. Radością wielką, że jestem tu wśród was. Tu, w naszej wspaniałym muzeum. Które nigdy nie przypuszczaliśmy, że dożyjemy tak wspaniałego pomnika. Pan świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, syn powstańca, on czuł najlepiej, że muzeum musi być wspaniałe. Licznie zgromadzeni powstańcy warszawscy z wielkim wzruszeniem wspominają dzień wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest ciężko opowiedzieć, bo to się nie da, rozumie pan, tak po prostu wypowiedzieć się łagodnie o tym. Bo to było, takie było napięcie, że przystąpienie do tej godziny 17, to myśmy wyczekiwali, po prostu godzina to się ciągła, doby się ciągła, bo to już się, żeby już się zaczęło. To były cudowne chwile, niezapomniane, euforia, coś takiego przeżyć, to się pamięta całe życie, no bo było takie uniesienie, że się zdawało, że to będzie wszystko, już najgorsze się skończy, już będzie wszystko dobrze, no ale okazało się inaczej, no niestety. Człowiek wtedy walczył o wolność Polski. No, różne akcje były, ale w moim układzie to przeważnie jakoś mi Bóg błogosławił, że wychodziłem zawsze zwycięstwo z tego. Jutro w godzinę UW w wielu miastach Polski zawyją syreny przypominające powstańczy zryw sprzed 73 lat. Polacy, przystając na chwilę, oddadzą hołd bohaterskim powstańcom, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę. Rafał Potocki, Telewizja Republika.